tylko metr bliżej od rekordu skoczni. Awansował na drugie miejsce punktacji Pucharu Świata dzięki temu, że wczoraj zajął drugie miejsce Andreas Koffler. No i teraz jest też bardzo daleki skok Andreasa Kofflera. To jest wynik podobny jak Adama Małysza. Trudno dokładnie ocenić, czy nieco dalej, czy trochę bliżej. 135,5 metra, a więc druga odległość. 137 metrów Adama Małysza, 135,5 metra Andreasa Kofflera. Tyle, że pamiętajmy, Polak skakał z 14 belki startowej, a on z niższego rozbiegu. Miał mniejszą prędkość na progu, ale osiągał porównywalny rezultat do wyniku naszego znakomitego skoczka. Noty sędziowskie 19, 18,5, 18 punktów. Jest na trzecim miejscu Andreas Koffler.